3, 2, 1.
potrzebujesz pomocy? Cenię mi wolności, śmiertelniku, ale spodziewałem się ciebie wcześniej. Jestem Archanioł Tyrael. Przybyłem tutaj, by powstrzymać Diablo przed uwolnieniem jego brata Baala. Ale zawiodłem. Teraz groza i zniszczenie wędrują swobodnie po twoim świecie. W tej chwili podróżują w kierunku stolicy wschodu Kurast, do samego serca świątyni Zakar. Mają nadzieję, że tam zdołają znaleźć swego starszego brata Mefista, pana nienawiści, uwięzionego tak jak wieki temu. Jeśli się połączą, będą niezwyciężeni. Choć ich cele są niejasne, to oczywiste jest, że muszą zostać powstrzymani za wszelką cenę. Jestem załamany. A energie trzymające mnie w tym świecie gwałtownie topnieją. Musisz podjąć się tego zadania i powstrzymać trzech braci przed zjednoczeniem. Musisz przebyć morze i odnaleźć Diablo i Baala w Kurast. Pośpiesz się. Przybyłem zbyt późno. Zniszczenie znów pustoszy świat. Dobry wieczór. 260 lat temu Archanioł Tyrael dał Horadrimom kamienie dusz. Niezmiernie rzadko zdarza się, żeby moce niebiańskie tak bezpośrednio ingerowały w przeznaczenie ludzkości. Ale podobno Tyrael działał z własnej inicjatywy. Nigdy nie udało się nam ustalić, dlaczego to zrobił. Może sprzeciwił się woli niebios, bo wątpił w to, że będziemy umieli sami się obronić. Albo dlatego, że lepiej od innych docenił niebezpieczeństwo. O ile mocą piekielnym zawsze zależy na niszczeniu, o tyle motywy działania niebios pozostają niepojęte. Teraz śpiesz się. Trzeba powstrzymać zarówno Diablo, jak i Baala, zanim połączą się ze swoim bratem Mefistem. Jeśli mroczna trójca znowu się... Co za okropna wieść. Baal zawładnął ciałem jednego z najpotężniejszych magów w historii ludzkości, a prowadzi go Pan Grozy. Trzeba ich powstrzymać, bo na pewno dążą do uwolnienia Mefista, ich najstarszego brata, który jest też znany jako Pan Nienawiści. Leży on uwięziony pod opanowanym przez zło miastem Kurast. Obawiam się, że...
Witaj. Powiodło ci się. Niewielu udało się zajść tak daleko, nie mówiąc już o odkryciu prawdziwego grobowca Talerasy. Niestety, jak słyszę, Diablo i Baal umknęli. To wielkie nieszczęście. Jeśli pragniesz jechać na wschód, zleciłem Meshifowi, aby umożliwił ci podróż morską. Jemu chyba też śpieszno ruszać w drogę. Życzę... Kiedy Andariel nie żyje, mogę wrócić i odpowiednio uzbroić łotrzycę. Gdy skończę tu handlować, będę mógł wyruszyć do klasztoru. Nie obawiaj się. Udało ci się Twoja obecność jest dla mnie zaszczytem. Nad ciebie. Cieszę się, że mogę cię darzyć przyjaźnią. Dziękuję, że dzięki tobie w nasze serca powrócił pokój. Witaj. Jestem Meshif, kapitan tego statku. Wykonuję rejsy po bliźniaczych morzach, a czasem zawijam do królewskiego portu w zachodniej Marchii. Ostatnio jednak nigdzie nie żeglowałem. Jerchyn kazał mi czekać w porcie na wypadek, gdyby coś się stało. Jerchyn mówi mi, że powinienem zabrać cię na wschód, do Kurast. Nie byłem tam od wielu lat, ale plotka głosi, że sprawy nie układają się najlepiej. Twój statek to twój statek. Mój towarzysz zagłębił się w wilgotne, zimne powietrze grobowca. To go jakby wzmocniło. Stanąłem w drzwiach między światłem i ciemnością. Resztki zdrowego rozsądku błagały mnie, bym tam nie wchodził. Ale ten głos był już tylko szeptem. Gdy tak schodziliśmy w dół krypty, coraz głębiej i głębiej, zauważyłem zmianę zachodzącą w moim towarzyszu. Wyglądało na to, że odzyskuje siły. Ja niewiele widziałem w półmroku, ale zdało mi się, że on zna drogę. W końcu dotarliśmy do wielkiej komnaty. Wtedy zrozumiałem, że cały czas się myliłem. Mój towarzysz nie odzyskiwał sił. On tracił resztki swego człowieczeństwa.
poruszał się demonicznie szybko. I wtedy pojawiłeś się ty. Stój! Zamknięta tutaj bestia nie może zostać uwolniona. Nawet przez ciebie. Właśnie sprowadziłeś na ten świat zagładę. Nie jesteś nawet w stanie wyobrazić sobie, co dziś obudziłeś. Idź do świątyni światła we wschodnim mieście Kurast. Tam znajdziesz otwarte przed tobą wrota piekła. Musisz zdobyć się na odwagę i je przekroczyć, Mariusze. Zabierz ten kamień do piekielnej kuźni. Tam zostanie zniszczony. A teraz biegnij! Zabierz kamień i biegnij! Wybór. Pobiegłam. Witam cię.